Gokery, ale ty weźmiesz pierwszą cegłę wraz z tym Heraldem. Może jakiś dive na Shena? No wiesz, ostatecznie to nie jest wcale taka wymiana, bo jednak teraz już lepiej wychodzi na to. To nie będzie łatwe. To prawda, Kolor szuka jakiejś opcji na Shadow Dash, jednak nim nie trafia, a wszedł prosto w Papa Tabaciego. Jeszcze pojawi się na imprezie. Oj, tu jest fade, ale właśnie, tak jak mówiłeś, nie jest łatwo, jednak są ostatecznie pod wieżą. Trochę to zajęło, pierwsza krew ląduje do Odiego, który jest. To jest sytuacja, w której chcesz zacząć wykorzystywać potencjał tych postaci. Ale zanurkowanie na topie, nadchodzi Czajek, nie ma jeszcze Destiny Gate, ale odpalił Ghosta i będzie już bieg, to najprawdopodobniej będzie martwy Shen. Kolor nie ma łatwo, ale pamiętajmy oczywiście, może ewentualnie starać się te autoataki jakoś zatrzymać. Panie Melonik, na szczęście jest pan w stanie uniknąć może jednego towershota, ale już kolejnego nie zgarnął fokusu. Wierzy. Twisty Twój co robi? Sprawdza, kto gdzie jest, na wszelki wypadek, czy można wejść na rzekę bezpiecznie? Illuminar Gaming myśli, że tak, aczkolwiek karta nie znajduje tego, co dokładnie by chciała, bo jeszcze szokuje na miejscu, wykluczony Twisty Twój, ale Melonik, czy napidował się już wystarczająco, patrzymy, kajtowany pod wieżą i bez niego wygranie walki! Może być niemożliwe, Pompa Team mówi, panowie, przychodźcie, jak pojedynczo, to każdy dostanie oklep i teraz Chip Team również jest serwowany, 3-0, idą po smoka, dusza dla nich, Pompa się rozgrzała. I nie ma lepszego midlanera, może on miał rację, może ten błąd Czajka zaważyć o losach rozgrywki i na pewno będzie się to leci, ale biegnie, ale biegnie! Co jest? Zatrzymany na całe szczęście, ale Kubica ewidentnie na sam Nerdzwift! 200 km na godzinę, jeszcze ściągnięty w tym momencie chipsy! Shockwave'em może nie aż tak kluczowy ultimate w tym wypadku, na pewno nie jakoś wybitnie trafiony, ale tutaj przewaga jednego zawodnika może być kluczowa, chociaż Melonik mówi, spokojnie panowie, mam to! Tabasco próbuje to jeszcze oddzielić, Czajek z dobrą teleportacją, a ten dobrym ultimate ultimate'a, Wójtusia nie ma na miejscu, no, ale tak. Próbuje Kajsa tutaj być bohaterem! Flash za ścianę, ale jest na szczęście! Klęs! Co ja mówię? Jeszcze nawet nie został zużyty! A widzimy, że próbuje Ater jeszcze walczyć od jednak! W tym momencie jeden, drugi, jego pierwsza śmierć w ultralidze! Zaserwowana przez 7 more 7 Pompa Team! Przenie środkiem trwa Shen na topie, ma teleportację, ma stun United, więc tutaj opcje do dołączenia do walki są. I Sylvan, Minark chce się bronić, ale tak się nie da! Ater jak morderca zabójca na samolot! To jest właśnie Killer Instinct! Koniec gry! Tutaj zamykamy was, Illuminar Gaming! Pompa Team tak krzyczy! Gra 30 minut była w naprawdę nierozjaśnionej sytuacji, ale wystarczyły zaledwie 3, żeby całkowicie rozwiać wątpliwości, kto jest lepszą drużyną. No i Ater, Mercurial Scimitar, jest ten klęs i ilość obrażeń, którą Kajsa zada w late-game'owych teamfightach jest po prostu zbyt duża, żeby ich AG sobie z tym poradziło. I słowa zawodników Pompy nie poszły, wiatr nie poszły na marne. Jeden powiedział, że to właśnie Pompa ma lepszego midlanera, drugi, że grają na dom spokojnej starości. I jak widzimy, te słowa miały podparcie. Ale koniec mecz Sylvan. Mam wrażenie, że to chyba jest trochę powolne krwawienie, ale nadchodzi Czajek. I uda mu się trafić, ale zaledwie Kolora. To jeszcze nie jest kluczowe, oj, jest a nie trafione. Tutaj akurat powinno to było trafić. Oj, Papa Tabaci, duży błąd z jego strony, ale zaczynają Eldera. Być może się uda zdobyć. Właśnie nie ma TPK, zwrócił do bazy. Sylvan, to może być bardzo, bardzo ważne. Behave teoretycznie może mieć jakieś możliwości oddzieleni jednak. Czy będzie próbował szukać czegoś naokoło? Widzimy teleportację. 3000 punktów zdrowia. Behave latuje! Oj, czy zesmajtuje? Nawet nie sądzę, bo to Talia bierze na to. Spejlował! Odi leci jak wariat! A Warsi jest na swoim ultimatem. Illuminar Gaming do tego wraca! Tak, i jeszcze obronił bazę, zobacz, że tam Melonik, tam chipsy, 3 trupy dla Odiego. Nie tylko zwiększać jego obrażenia, ale również sprawia, że liczby niesmaczniejsze, Illuminar będzie tu łapać. Oj, nie ma w tym momencie jednego zabójcy na miejscu, a ten jednak dostaje w tym momencie od razu całą pomoc, tu się jednak faktycznie jest na Shockwave na 3 osoby, oj, szukają tych obrażeń, ale jak to zrobić bez Atera? Ater się zrepozycjonował! Odi jednak całkowicie rozpędzony i to jest walka AD Carry, ale Arcane, Guardian Angel, o którym mówiłeś, tak bardzo kluczowy w tej walce. Midlanera Pompa Team i być może rzeczywiście to jest jego miejsce, żeby zalśnić ten smok za kilka sekund. Sylvan, walka nam się kroi, jest aż gęsto w powietrzu. Jest tak gęsto, że wszyscy po prostu postanowili zebrać się przy środkowej, ale jedyny opany Czajek i to jest twój błąd! Warsi wysłał ci wiadomość, lepszy midlaner w Pompa Team. I to jest właśnie ta informacja, którą chciał nam przekazać teraz Behave, wbiega w rywali i mam wrażenie, że Illuminar ma tu ostatnią szansę, Sylvan. Szybcy, wściekli, młodzi, Pompa Team w tym momencie wyprowadza statement do Illuminar Gaming. To jest prosty cios, który natychmiast nokautuje rywala. Warsi będzie moim MVP. Te kilka kluczowych shockwave'ów nad ciałem Atera i ten kończący tutaj. To było fantastyczne w wykonaniu midlanera Pompa Team i zdecydowanie zasłużył na te wszystkie komentarze, które wyprowadził przed meczem. To był ten słynny banter przed meczem i zobacz, w jaki sposób nam go spłacił.